co tam podskakujesz. Dzisiaj troszeczkę później wypływamy specjalnie dla Was. W Porto Cristo pojedziemy do jaskini smoka. Oto smoczyca numer jeden. Smoki są też różne. Także obejrzyjcie sobie ten film do końca i tam czterech same smoki muskieterów. I później widzimy się z powrotem na jachcie. Spróbujemy trochę. Unadala. Unadala. Tego czarnego. Oj, paluch mi tu wchodzi. Dobra, do zobaczenia. Hej. No, stoimy w kolejce do jaskini. Jest na 10:00, mamy bilet. A ludzi jest już od groma. Jesteśmy teraz w jaskini smoka. O, jest moja smoczysa, kochana. Tak. No, muszę wam pokazać ten sznur ludzi, który tutaj idzie. Oczywiście ważniejsze są te stalagmity i stalaknity. Wi-Fi tutaj nie ma. Jesteś. A tu jest sznur ludzi. Idziemy za nim. A tutaj macie lustrowodę. Odbija się sufit i to jest widok jak w 3D. Nie widać dna, widać tylko właśnie stalagmity. Na górze są stalagmity czy stalagmity? Już nawet nie pamiętam. Tak, do szkoły chodziłem. Ale pięknie. No tutaj z innego ujęcia. I to odbija nam się tutaj w wodzie. No prześliczne 3D. Już mamy coraz chłodniej. Już zeszliśmy troszeczkę w dół. Tu z innej części ujęcie. Już bardziej przejrzysta, a może dlatego, że doświetlona. Spacerujemy dopiero 15 minut, a mamy na to godzinę. Także dosyć duży materiał dla Was nagram. Ale tam to chyba podświetlili już głębokość, nie? Tak. To się nie odbije z góry. Do dołu podświetlili, ale ładnie zrobili to. Udało im się. Kolejna jaskinia. Tutaj śmigają na mnie toperki. O, dla Was. A no właśnie. Ale daleka, głęboka, znaczy. Kamera tego nie uchwyci, ale jest tu wielkie oczko wodne. I pani pilnuje, żeby tam nie wchodzić. Tu łódeczki są. A teraz muszę wam powiedzieć, że aby posłuchać koncertu na żywo, który tutaj się odbył, tutaj od groma ludzi, jak widzicie, sobie siedziało, musicie się osobiście udać do Porto Cristo, do jaskini smoka. Porto Cristo, tak. I tutaj odbędzie się dla was koncert. Zakaz wrzucania kasy jest oczywiście, ale zobaczcie na to. Treasure! Są niektórzy postanowili się przepłynąć. Są cztery łódeczki. My wybieramy pierwszą wycieczkę. No tak 10-15 metrów. Jest woda klarowna, więc jest ślicznie. Szkoda, że nie mamy możliwości pływania tutaj. Ale pewnie z 5 stopni ma woda. I wycieczka w górę może oznaczać tylko jedno. Idziemy w stronę wyjścia.